Santa Maria, Santa Maria Mater Dei. Dobrze, słuchajcie. Jesteście gotowi na wszystko? Tak czy nie? Tak. Dobrze, w takim razie dzisiejszy koncert jest koncertem bardzo wyjątkowym, ale dlaczego, to powiemy po pierwszej piosence. Zaśpiewajmy Do, Re, Mi, Fa, Sol. Wszystko gotowe do śpiewania pieśni! Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Gdzie orkiestra zagra ten radosny ton. To ze śpiewa z nami, śpiewa cały świat. Choć niewiele mamy lat. Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Gdzie orkiestra zagra ten radosny ton. To ze śpiewa z nami, śpiewa cały świat. A teraz wam powiem, dlaczego ten koncert dzisiejszy jest wyjątkowy. Poprosimy wolontariuszy od Ady. Jest pewna dziewczynka, która bardzo potrzebuje naszej pomocy. Dzisiaj Mały Chór Wielkich Serc śpiewa na chwałę Bożą, tak jak zawsze, ale również są wolontariusze, którzy zbierają pieniążki na Adę. A dlaczego? To oddaję głos. Witam Państwa. Jesteśmy dzisiaj tutaj dla małej Ady, łodzianki, która ma tetralogię Fallota. Jest to bardzo rzadka wada serca. Ma też brak pnia płucnego. Potrzebna jest operacja w Stanach, która kosztuje ponad 11 milionów złotych, więc potrzebujemy ogromnej ilości gorących, wielkich serc, żeby to małe serduszko mogło cały czas bić. Mam nadzieję, że dzisiaj przyczynimy się przez nasz śpiew i przez nasz grosik. Wolontariusze będą rozmieszczeni z jednej strony i z drugiej strony. Jakby ktoś wychodził albo w trakcie koncertu, albo już później po koncercie, będzie można swój grosik wrzucić. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że uda się zebrać. Ostatnio na spotkaniu na rekolekcjach dla księży zebraliśmy 35 tysięcy. Miejmy nadzieję, że dzisiaj, może nie będzie już taka suma, ale przynajmniej jakiś jeden grosik na wsparcie tego maleństwa. Słuchajcie, zaśpiewajmy teraz piosenkę o to mały chórek malutkich zwierzątek. Zapraszam tych najmłodszych naszych wokalistów, proszę bardzo. I będzie też sekcja chrapiąco-miaucząco-szczekająca. Dzisiejsza sekcja chrapiąco-szczekająca jest to Zosia, prawda? Sprawdźmy, czy szczekanie pamiętamy jeszcze? No, zaszczekajmy. O, nie słychać, jeszcze raz. Mikrofon nie działał, jeszcze raz. Dobra. A miał? Miał.
A misie jak sobie śpi? Chups. A krowa jak robi? A ptak robi tak. Oto mały chórek malutkich zwierzątek. Dobrze, słuchajcie, teraz zaśpiewamy piosenkę Hej, rodzina jest okej. Okay. Poprosimy Michała, który już niestety niedługo idzie na emeryturę. Nie dlatego, że mu włosy urosły takie długie, ale dlatego, że głos mu trochę zgrubiał. Chociaż jeszcze nie jest, czasem jak mówię, Michał powie coś, to próbuję jakoś tak. Michale, powiedz coś. O, nie słychać. Dobrze. Coś. Dobra, może jeszcze być. I beatbox. Beatbox będzie robił oczywiście Oliwier, tak jak zawsze. Sprawdźmy, czy działa. Hej, rodzina jest okej. Yeah.
spróbujemy jeszcze z Oliwierem i z samym chórem bez muzyczki refren zaśpiewać, dobra? Damy radę. Mama tutaj przyniosła coś do picia, bo tutaj trzeba nawodnić sobie, nie? To jest bardzo ważne. Dziękujemy Oliwierowi. Oliwier tak naprawdę gra na perkusji i na ksylofonie, tak to się nazywa? Na wszystkich instrumentach perkusyjnych, łącznie z beatboxem właśnie. Brawa dla Oliwiera. Słuchajcie, jak patrzycie na mnie, to widzicie, że mam sznurek i oczywiście dzieci już wiedzą, że to nie jest śniadanie, obiad i kolacja, że to nie są takie, tylko tak jak święty Franciszek zawiązał sobie węzełki, żeby był wierny Panu Bogu, tak samo jak słoń Trąbalski sobie zawiązał supełek, żeby o czymś nie zapomnieć. Franciszkanie również mają takie supełki za karę albo w nagrodę, nie wiem, ale są bardzo praktyczne. I chciałbym poprosić teraz Weronikę, żeby zaśpiewała o świętym Maksymilianie Kolbe, który oddał swoje życie w Auschwitz za drugiego człowieka. I bardzo często zdarza się, że my wystarcza nam to, co jest minimalne. Natomiast Maksymilian powiedział, że chce być świętym i to jak największym. Chce być świętym na maksa. I dlatego o tym Weronika nam zaśpiewa. Tam będzie taki element trochę japoński. Święty Maksymilian Kolbe wyjechał do Japonii i tam również ewangelizował. Mimo, że nie znał japońskiego, szybko się uczył, wydawał Rycerza Niepokalanej w języku japońskim. Tam będzie taki element japoński. Ta 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 ta. Tak, posłuchajcie, dobrze? Zwróćcie uwagę na to. A więc piosenka pod tytułem Maksymalny. Zaufać chcę. Będziesz kochał cały świat.
więc mamy być świętymi na maksa. Patrzę teraz na dzieciaki z małego chóru i widzę Marcina, który mówi, że on może też już niedługo idzie na emeryturę, a może i nie. Wybiera się gdzieś, czy nie? Nie, nie wybiera się. Ma dwie piosenki, właściwie to trzy, ale zawsze mówi, mam tremę, bo nie wie, czy sięgnie do tej góry. Ja zawsze twierdzę, że w momencie, kiedy się pomylimy, na przykład ja czasem się pomylę gdzieś w graniu albo w kazaniu, to jest to nauka pokory. Jest to również bardzo cenne. Poprosimy Marcina. On zaśpiewa piosenkę Jak potrafię wielbić Ciebie, ale chciałem wam powiedzieć, że jest dzisiaj pan Michał z nami, który dzisiaj, panie Michale, jesteś pan dzisiaj tutaj i on też ma różne talenty. Całkiem niedawno... Nie ma? Nie mam talentu. No ale każdy coś tam ma, nie? Dobrze. Ma pan coś do rzucania, czy jakiś bicykle, czy coś tam? Coś pan ma? A może pan to pokazać tutaj? Bo w ogóle nie, jak to wygląda. On mówi, że on 3 tygodnie temu odkrył, że Bóg jest. Naprawdę. 3 tygodnie temu mówi, że uwierzył w Boga. To jest taki człowiek, który szukał przez całe swoje życie, przyszedł do mnie na rozmowę, ale fajny rowerek, nie? Elektryczny? Nie no, chyba nie elektryczny. Do czego to służy, panie Michale? Do jeżdżenia? Czy do zdjęć? A na tym się jeździ? Nie będę ryzykował. Nie. Żartowałem. Nie. To może... Dobra, to może te kabelki trochę przyciągniemy. To jest za dużo miejsca, nie ma do jeżdżenia, ale tutaj gdzieś można zahamować. A, jak skończymy, to pan przyjedzie. Może ktoś będzie chciał się przejechać, też można? Wszyscy? Nie, wszyscy to może nie. Ale fajnie, mogę to dotknąć? A to ma prawdziwą oponę? Nie. To jest pełna guma, tak jak pod koniec XIX wieku. Jane Starley wymyślił taki właśnie jeden z pierwszych rowerów. Tu jest ostre koło, duże, małe. Nie było przekładni, nie było łańcuchów, więc taka była koncepcja, żeby po prostu jechać szybciej, to musiało być większe koło, no bo jak już je rozpędzimy, no to faktycznie można jechać szybko, a że nie ma hamulca, no to... Nie ma hamulca? Nie siadam na to. Tak jak z wiarą, nie mamy hamulców. Rozumiem, trzeba zaufać po prostu. Dobrze, to fajnie. A naprawdę 3 tygodnie temu pan odkrył, że Bóg istnieje? Ja w środku tak. Ja u siebie. Trzymamy kciuki za pana Michała. Trzymamy, żeby dał dar, żeby wszystko było dobrze. Taki dopiero co nawrócony człowiek. Chwała panu. Kochani, zaśpiewamy piosenkę Jak potrafię wielbić Ciebie, ale jeszcze spytam tutaj, czy są panie, które robią dobre ciasta? Robicie dobre ciasta? Poproszę rączkę do góry. Sylwia, o, dobrze, zapamiętam to. Pierogi jakieś dobre? Pierożki? Nie ma pierogów? O, robicie pierogi? Dobrze, to wiecie, gdzie mnie szukać, nie? Dobra. Ktoś z was potrafi strzelać gole na bramkę? Też? A samobójcze też umiecie? Najłatwiej jest, nie? Dobrze. A pod górkę umiecie szybko jechać na rowerze? Na elektrycznym chyba, nie? Dobra, słuchajcie, to zaśpiewamy piosenkę Jak potrafię wielbię Ciebie. Elvis królem rock'n'rolla był, a Ronalda nie okiwał nikt. Każdy z nas od Boga talent ma. My śpiewamy.
Marcin, dajesz radę, spokojnie. Emerytura to jeszcze, wiesz, za 5 lat. Słuchajcie, jest wśród nas też absolwentka Małego Chóru Wielkich Serc, Paulinka. Jesteś gdzieś, Paulinko, widziałem cię. Możesz do nas tutaj podejść? Ona śpiewała, nie wiem, z 10 lat temu, czy... Pamiętam, że ją do komunii przygotowywałem, miała bardzo taki zabójczy śmiech. Nawet sobie nagrałem na komórce i mówię, to będzie na pobudkę będę miał. Nie będę cię zmuszał teraz, żebyś się śmiała, tak nie? Bo się zmienił ten śmiech? Nie tak. Nie tak. Ale głos twój się nie zmienił, prawda? Bo dziewczyny nie przechodzą mutacji. No raczej nie. A jaką piosenkę śpiewałaś na płycie? Mamo, tato. Mamo, tato. Pamiętasz, że to była piosenka, którą napisałem dla jednego chłopca, któremu umarła mama, miał na imię Mikołaj, i który prosił, żeby skomponować piosenkę właśnie dla jego mamy, ale mówi, jego mama zawsze była uśmiechnięta, żeby nie była taka smutna piosenka. Mam teraz propozycję, a może byś się dała skusić chociaż na pierwszą zwrotkę? No dobrze. No dobrze. Julka, chodź tutaj, Julka. Julka będzie śpiewała drugą i trzecią, a ty pamiętasz pierwszą zwrotkę w ogóle? Tak. Takich rzeczy się nie zapomina, ojcze. Nie zapomina. I Piotruś, jesteś? Dobra. Piosenka pod tytułem Mamo, tato, ale pierwszą zwrotkę śpiewa Paulinka, dobrze? Podzielisz się, Julko? Dasz radę, nie? Dobrze. Mamo, tato. Słuchaj, a co ty w życiu robisz w ogóle, jak wystąpiłaś z Małego Chóru Wielkich Serc, bo poszłaś na emeryturę? Jaką emeryturę? No dobrze, co robisz w życiu? Studiuję filologię hiszpańską. Wow, a umiesz po hiszpańsku coś powiedzieć? Zdarza mi się czasem coś powiedzieć. Wiecie co, ona książki czyta po hiszpańsku i to jeszcze w różnych dialektach. Kiedyś miałem tutaj ślub angielsko-polsko-hiszpański.
Angielski znam, hiszpańskiego nie znam, więc mówiłem po angielsku, a ona tłumaczyła na hiszpański. Brawa dla Paulinki! Wszystkiego dobrego. Kochani, kolejna piosenka, popatrzmy. Piosenka o zwierzakach. O zwierzakach. Poprosimy Piotrusia i Weronikę. Łatwo mi było tę piosenkę skomponować, dlatego że wziąłem po prostu atlas zwierząt i spisałem sobie, żeby tylko końcówki się zgadzały, żeby jakiś rym był. Natomiast nauczyć się na pamięć nie dałem rady. Natomiast Weronika i Piotruś dali radę. Piosenka pod tytułem Zwierzaki. Żaba, ryba, krwa, koń, alombana. Zebra, ciolew i słoń, alombana. Sarna, jeleń, dziki, łoś, alombana. Próbę, wrona, gołąb, kosz. Osioł, świnia, ryś, alombana. Owca, barak, koza, miś, alombana. Kaczka, indyk, kura, gęś, alombana. Orzeł, sokół, bocian, sęp. Nauczyli się na pamięć i siedzi w główce. Fajnie. Słuchajcie, pewnie znacie tę historię mojej autobiograficznej piosenki pod tytułem Osiołek. Znacie pewnie. To było tak, że kiedy uczyłem się w 8 klasie, to moja nauczycielka od chemii, ponieważ miałem kłopoty z chemii, wyciągnęła tak rękę, dowiedziała się, że chcę być księdzem. Mówi, Kleszcz, ty ośle, tutaj mi kaktus wyrośnie, jak ty zdasz ośle maturę, jak ty ośle zostaniesz księdzem. Ale kiedy zostałem księdzem, kiedy zdałem maturę wcześniej jeszcze, miałem ochotę obejrzeć ręce mojej nauczycielki od chemii. Nie było tam żadnego kaktusa, ale pomyślałem sobie, skomponuję taką piosenkę właśnie o takich osiołkach, których Pan Bóg sobie wybiera, żeby sobie nie przypisywali żadnej chwały, tylko Jemu. A kiedy w czasie procesji Bożego Ciała niosę Najświętszy Sakrament i dzieci sypią płatki róż pod stopy osiołka, to cieszę się jak dziki osioł. Piosenka pod tytułem Osiołek. Oh,
Moja pierwsza piosenka w życiu, którą skomponowałem, to było po filmie o świętym Franciszku. Brat Słońce, Siostra Księżyc, tak to brzmi po włosku, Fratello Sole, Sorella Luna. I skomponowałem właśnie taką piosenkę Nie gromadźcie skarbów tutaj. Wziąłem gitarę, nauczyłem się chyba, tam jest pięć akordów, nauczyłem się tego i skomponowałem właśnie taką piosenkę. Mam ogromny sentyment do tej piosenki, dlatego że kiedy byłem w Niepokalanowie w niższym seminarium, to odbywał się Mariosong, a ta piosenka nie była maryjna, więc dopisałem inną zwrotkę i była już maryjna i zajęła pierwsze miejsce. I bardzo się z tego cieszę, że wtedy być może jak ktoś zobaczył, że warto inwestować może w muzykę, to warto też komponować i nią się zajmować właśnie muzyczką. Także poprosimy artystów naszych, tych, którzy pamiętają jeszcze zwrotki. Chyba też śpiewasz, prawda? Śpiewamy? Pamiętamy zwrotki, czy nie? Przemieszajcie się tak, że truskawka jeszcze była. Jagoda, ja znam truskawkę zawsze, ale ona reaguje na truskawkę. To zaraz, kto pierwszą zwrotkę? Drugą, trzecią, czwartą, piątą. Dobra, szóstej nie ma, właśnie jest ta o Maryi, ale jakbyście chcieli, to mogę wam dać tekst. Akurat w tej wersji się ta piosenka, ta zwrotka nie znalazła, ale weźcie mikrofonik i zaśpiewajcie Nie gromadźcie skarbów tutaj. I zamiał czy kotek.
Przypominamy, kochani, że dzisiaj zbieramy dla Ady, dla dziecka, które walczy o życie. Są wolontariusze, pokiwajcie ręką, gdzie jesteście. Tam jest puszeczka, tam są puszeczki. Będziemy zbierać właśnie dla tej małej dziewczynki, żeby operacja się udała. Dzisiaj sztukowaliśmy trochę tych naszych solistów, ale dziękuję, wszystko się udało. Bardzo ładnie się spisaliście. Kochani, a teraz chciałbym zaproponować piosenkę Na wieki wieków Amen. Poprosimy Antosię i Marysię, żebyście to zaśpiewały, bo nie ma Małgosi. Na wieki wieków Amen jest to piosenka, która jest zawsze takim wychwalaniem Pana Boga. Gdziekolwiek jesteśmy, to nigdy się Go i nigdzie się Go nie wstydzimy. I czy śpiewamy w hipermarkecie, czy na przykład gdzieś w hali Expo, czy w Atlas Arenie, czy w kościele, czy nie w kościele, śpiewamy zawsze Na wieki wieków Amen. Słońce niech Ciebie uwielbią, na wieki wieków Amen. Wiatry i wody niech Ciebie uwielbią, na wieki wieków Amen. Na wieki wieków Amen. Na wieki wieków Amen. Wielbimy Ciebie, Panie, błogosławimy niech Ciebie uwielbią, na wieki wieków Amen. Zimno i ciepło niech Ciebie uwielbią, na wieki wieków Amen. Na wieki wieków Amen. Na wieki wieków Amen. Wielbimy Ciebie, Panie, błogosławimy Litka to jest nasza taka perełka. Ona zawsze, my czekamy na to, amen, a ona amen już wcześniej, nie? Nie może się doczekać, co? Tak. Ale nie może się doczekać, chyba że jeszcze jeden ząbek ci ma wyrosnąć, nie? Bo już jeden jest. A jak zęby rosną? Szybko czy wolno? Wolno. Wolno. Ale mama twoja też śpiewała w Mam chórze wielkich serc. Sylwia, podnieś rękę do góry. Sylwia też śpiewała, ale to było bardzo dawno temu. Bardzo dobrze. Jeszcze inne stroje były takie kratkowate, takie, nie? Dobrze. Będziesz śpiewała tak ładnie jak mama? Tak. I urosną ci wszystkie zęby? Tak. Bo nie wiem, czy wiecie, że my mamy taką swoją zasadę. Jeżeli ktoś w czasie próby, albo w czasie koncertu, albo w czasie naszych wyjazdów ząbek wleci, to ojciec Piotr płaci 5 zł. Niektórzy sobie obluzowali przed próbą. Ruszaj się. Dobra, to słuchaj, to... Może masz szansę, jeszcze duże szanse. Dzisiaj piątkę możesz zarobić, nie? Jest tam pracuj językiem. Dobra, także
Zaśpiewamy teraz kolejną piosenkę. Poprosimy Wiktora, żeby zaśpiewał Śpiewaj, śpiewaj, la, la, la. Dobrze? Zaśpiewajmy tę właśnie piosenkę, a dzieci, które tutaj siedzą, poprosimy, żeby sobie wstały i żebyście robiły to, co my, dobrze? Trochę się poruszamy. Kalorii trochę spalimy. Śpiewaj, śpiewaj, la, la, la. Yo, ziom! Ja zauważyłem tutaj nasze ciocie, ciocia Ania i ciocia Agnieszka, chodźcie tutaj. One bardzo ładnie tutaj śpiewały. Na koloniach mieliśmy czterech wychowawców. Powiedzcie, czy dzieci były grzeczne? Bardzo grzeczne. Na pewno? Tak. Ciociu Agnieszko, powiedz coś na temat tego naszego wyjazdu. Wyjazd był bardzo udany, tylko pogoda troszkę zawodziła, ale dzieci dały radę i śpiewały. I śpiewały nawet w deszczu czasem, prawda? Daliśmy radę. I również wszystkie sytuacje jakieś trudne, skrajne udało się pokonać, także wyjazd oceniamy na ile? Na 6. Na 6. Czyli od 1 do 6. Bo gdyby było do 100, no to wtedy było 101, nie? No. Dziękujemy bardzo cioci Agnieszce i cioci Ani za to, że zawsze są z nami.
Zaśpiewajmy teraz piosenkę Jan Paweł II Wielki. Jest to piosenka, o którą upominał się wujek Paweł, który tam jest. Wujko Pawle, pokiwaj. On się upominał. Ma być piosenka o Janie Pawle II. Zrobię specjalnie studio i zrobił studio takie. Mamy tutaj studio nagrań. Nagraliśmy tam kilka ostatnich naszych płyt. I właśnie dzięki temu, że wujek Paweł to wszystko tak uszczelnił, warunki są tak hermetycznie dobre do nagrywania płyty, że właśnie udało się między innymi tę piosenkę Jan Paweł II Wielki nagrać. Czy mamy dzisiaj płyty jakieś? Czy nie mamy? Nie mamy płyty, ale nie szkodzi. Zbieramy dla małej Ady i miejmy nadzieję, że dzisiaj zbierzemy jakąś taką sumkę, która wesprze i doprowadzi do celu. Jan Paweł II Wielki. Pomyślcie, młodzi przyjaciele, jaka jest miara serca ludzkiego, skoro napełnić je może tylko Bóg, Duch Święty. Teraz, kochani, bardzo sprawiedliwa piosenka A, moje serce gra. Jest to rock and roll dla Pana Boga. Dlaczego sprawiedliwa? Bo nie ma solistów, bo wszyscy śpiewają solo. Bo w Małym Chórze Wielkich Serc nie są najważniejsi soliści, tylko cały zespół. I nawet jeżeli kogoś brakuje, to już zespół inaczej brzmi. Albo jeżeli ktoś jest, na przykład Weronika. Weronika nigdy nie była solistką, ale jak ona jest, to mamy taki potężny dźwięk, ciocia, prawda? Taki potężny, a jak jej nie ma, to troszkę mniej potężny. Także bądź zawsze.
piosenka pod tytułem A, moje serce gra. Pamiętam, jak mieliśmy po tygodniu nauki szkolnej koncert z małym chórem na ulicy Strycharskiej. Dzieci były takie zmęczone po tym całym tygodniu szkoły, ale dzisiaj jest chyba nieźle, prawda? Czy damy radę zaśpiewać Wielka moc w moim sercu jest, Wiktorze? Czy musisz już siedzieć? Dacie radę? No to chodźcie, zaśpiewajcie Wielka moc w moim sercu jest z panem Marcinem. Panie Marcinie, zapraszamy. I róbcie to samo, co my, dobrze? Wielka moc w moim sercu jest. Głos, także ręce swe, z wielką mocą.
To była bardzo radosna piosenka, widzieliście, no nie mogłem się powstrzymać, no. Czyli jednak szczęście jest tam gdzieś, no. Udało się jakoś przetrwać ten czas od wakacji do dzisiaj, nie? I to całkiem nieźle, z uśmiechem na twarzy. Dobrze. Słuchajcie, na zakończenie poprosimy coś słodkiego, ale nie cukierki, tylko może Marta zaśpiewa Słońce już chowa się. Weźmy, Marto, mikrofon. Śpiewaliśmy to również na plaży, jak słońce już się schowało i właściwie te słowa były takie, że wolelibyśmy zaśpiewać, że słońce już wychodzi, wyłazi albo pokazuje się, a ono cały czas gdzieś tam za chmurami było. Ale my śpiewamy piosenkę Słońce już chowa się, dlatego że chcemy, aby każdego dnia zakończyć dzień w taki sposób, żebyśmy wszyscy nie żałowali tego, co robiliśmy, ale żebyśmy dziękowali Panu Bogu za każdą chwilę. Słońce już chowa się. Śpiewał dla Państwa Mały Chór Wielkich Serc. Ukłonimy się równo. 3, 4. Tylko bez guza, dobrze? 3, 4. Za tydzień śpiewamy w Włodzisławiu Śląskim, na rynku i w kościele. Pokiwajcie do nas przyjaźnie, a my do Was przyjacielsko. I za tydzień postaramy się nie przynieść wstydu tam na Śląsku i ładnie zaśpiewać. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym akustykom, czyli Rafałowi i Hubertowi. Brawa dla nich. I Radkowi. Cała trójca jest, pomagają. A i Maciejowi, który robi film i będziecie mogli sobie jeszcze raz odtworzyć na YouTubie. A i Wiktorii właśnie. I Wiktorii, na YouTubie ten koncert dzisiejszy też będzie. Także spokojnie możecie sobie jeszcze wrócić do tych wszystkich treści. Podobało Wam się czy nie? Bardzo. Bis? Pis? Nie. Bis. Bis, dobra. To coś na bis. Ciocia, coś miała na bis. Coś może. To może kociaka, co? Mamy tutaj
mamy tutaj taką małą... Mamy taką Michasię tutaj, która nie jest lalką, ona naprawdę żyje. Zaśpiewamy ładnie? Tak. Jesteś w formie? Tak. Dobrze. Umiesz jeszcze jakieś inne słowo niż tak? Nie. Dobrze. Brawa dla Michasi. A tam z tyłu widzicie ją w ogóle, czy nie? Może ją podnieść do góry? Tak jak w Królu Lwie, Simba. Mamy już, Radku? Mamy. To poprosimy kociaka. Właśnie, krótko i na temat. Brawa dla Michasi. Przypominamy, kochani, że dzisiaj zbieramy dla małej Ady. Poprosimy wolontariuszy. To na nas? Policja? Mamy dla Ady. Dla Ady tutaj są wolontariusze. Pokażcie się. O, tam są pieniążki. Tutaj można również rzucać. Chcemy pomóc temu maleństwu. Niech ma szansę. Niech śpiewa tak, jak dzieci z Małego Chóru Wielkich Serc. Potrzeba tylko i wyłącznie pieniędzy. Wszystko inne jest, bo miłość w rodzinie jest. I tego właśnie potrzebujemy. Są możliwości medyczne również, ale niestety brakuje tego, co jest przyziemne. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, dziękujemy za koncert i przypominam, że jest Michał, który ma ze sobą taki fajny rowerek. Jakby ktoś chciał się przejechać, to bardzo serdecznie zapraszamy. Michał jest tutaj gotowy do pomocy. A my z chórkiem schodzimy, poprosimy o piosenkę na wyjście.